Amen. I od Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, będąc wami wszystkimi. I Duchem Twoim. Błogosławienie teraz wieńca dożynkowego. Wdzięcznością przynieśliśmy do świątyni owoce ziemi naszej pracy w polu i w ogrodach. Prosimy Pana Boga, aby Jego błogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boży, nasz lepszy Ojcze, pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej wypełniającą nasze serca. Złóżmy Ojcu Niebieskiemu należne podziękowanie. Msza święta oczywiście dzisiejsza jest dziękczynna za tegoroczne zbiory, zebrane szczęśliwie plony ziemi. Przeprośmy Pana Jezusa za wszystkie nasze grzechy. Miłuj się nad nami. Pracę na roli, bo chcą wyższej stopy żywcowej
zac, nie dla chleba, jak on myśl, ale dla dobrobytu. Stąd emigracja i kraj pustoszeje. I rzeczywiście jest problemem, żeby rodzice mieli najlepiej spośród dzieci kogoś, kto przejmie i będzie dalej uprawiał ziemię. Może jeszcze słowo księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jest kandydatem na ołtarze w ślubach jasnogórskich, tak napisał. Że tam idziemy się między sobą ochotnie dłonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezbronnych i płaczących. Jakby drugiemu zazdrościć, cieszmy się z tego, co mamy w swoim życiu. Cieszmy się, jak jest chleb, żywność i że starcza na dzieci, czy na inne jeszcze pożyteczne sprawy. Mimo tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Jeśli kochacie swoją ojczystą ziemię. Niska, taki wiersz. Na życie walki i na skon, na pracę ducha i na trud, na posiew dobra i na plon, błogosław Panie wierny lud. Bądź w naszych sercach, w myślach bądź, błogosław każdej chaty próg, jednością wzmacniaj zgodą rządź. Gości nasz Ojciec, Ty nasz Bóg. Amen. Został męczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzymy Ducha Świętego, Pana i Wyrzeciciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie objęła i wymieni który mówi przez proroków, wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzestno odpuszczenie grzechu i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Twórco nieba i ziemi, dziękujemy Ci za niedzielę życia wiecznego, szczęścia wiecznego dla tych, którzy giną w tym roku w wypadkach. Ciebie prosimy. Łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Górę stworzyłeś wszystko, co jest na świecie. I sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bardzo dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, połamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana. Na odpuszczenie grzechów to czyńcie na moją pamiątkę.
weź tam połóż. Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem. Doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pan z kim zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Wydaźcie sobie znak pokoju.